Dzień dobry, witam serdecznie koleżanki i kolegów na konferencji programowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej Województwa Śląskiego Śląskie dla Polski. Na naszą konferencję przybyło wielu znamienitych gości, szczególnie serdecznie witam posła na Sejm Rzeczypospolitej, przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, przewodniczącego Komisji Śledczej do zbadania okoliczności śmierci Barbary Blidy, naszego przyjaciela Ryszarda Kalisza. Witam serdecznie posłów na Sejm Rzeczypospolitej. Widziałem kolegę Jacka Kasprzyka. Bardzo proszę. I rozglądam się za pozostałymi parlamentarzystami. Tak, w tym razie polskiego Sejmu. Witam serdecznie eurodeputowanego profesora Adama Gierka. Serdecznie witam w naszym gronie wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego wraz z radnymi Województwa Śląskiego, kolegę Michała Czarskiego. Witam pana prezydenta miasta królewskiego Będzina Łukasza Komoniewskiego. Serdecznie witam przedstawiciela władz krajowych, towarzysza sekretarza generalnego naszej partii, odpowiedzialnego przy okazji za pieniądze, a kolegę Kazimierza Karolczaka. Witam radnych wszystkich szczebli, a samorządu województwa śląskiego, starostów, przewodniczących rad. Witam przewodniczących i sekretarzy organizacji Sojuszu Lewicy Demokratycznej, przedstawicieli naszych sojuszników. No, przede wszystkim OPZZ, kolegę Henryka Moskwy, którego widzę na sali. No i witam prelegentów i autorów programu wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a na czele z szefem zespołu programowego Franciszkiem Plockiem. Bardzo dziękuję od razu koleżankom i kolegom za tą pracę, którą wykonaliście. Ja wszystkich nie jestem w stanie dojrzeć na sali, ale widzę również przewodniczącego Stowarzyszenia Pokolenia Jana Wójtowicza, którego serdecznie witam. Witam przedstawicieli Federacji Młodych Socjaldemokratów oraz przedstawicielki Partii Kobiet. Widzę kolegę Zawarczyńskiego z Unii Pracy. Bardzo serdecznie witamy w naszym gronie. Witam wszystkie koleżanki i wszystkich kolegów, szczególnie serdecznie kandydatów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej. Koleżanki i koledzy, program wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest budowany od dłuższego czasu. U nas w województwie śląskim podjęliśmy decyzję, że oprócz zespołu programowego będziemy rozmawiać o programie z ludźmi w postaci ankiety z naszymi wyborcami, ale odbyliśmy również 4 konferencje programowe. Kolejno w Sosnowcu na temat bezpieczeństwa zdrowotnego, czyli ratuj się kto może. Potem w Bielsku-Białej na temat jakości życia i pracy pod hasłem godna praca i płaca. W Gliwicach stawiamy na wiedzę, bo wykształcone społeczeństwo to nowoczesna Polska. I w Jastrzębiu Zdroju gospodarka i nowe technologie, a więc stawiamy na gospodarkę.
W tych spotkaniach wzięło udział wielu spośród obecnych dzisiaj koleżanek i kolegów, ale wzięli również udział politycy z Warszawy, szczebla krajowego, a więc pan poseł Marek Balicki w konferencji zdrowotnej, były premier Leszek Miller w Bielsku-Białej, była minister edukacji i sportu pani Krystyna Łybacka, no i przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej Grzegorz Napieralski, który mówił o informatyzacji społeczeństwa na konferencji gospodarczej w Jastrzębiu-Zdroju. No, liczymy jeszcze, że odbędzie się piąta zaplanowana konferencja. Stawiamy też na Częstochowę, a więc na wszystkie okręgi wyborcze, ale to już będzie miało miejsce we wrześniu. Dzisiaj próbujemy podsumować dotychczasową debatę programową. Koleżanki i koledzy otrzymali projekt wypracowany przez zespół programowy, który dzisiaj będzie jeszcze przez czterech szefów zespołów prezentowany. Chcemy, aby ten program ostatecznie został przyjęty właśnie na naszej konferencji programowej. Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, Śląskie jest drugim po Mazowszu regionem w Polsce, jeżeli idzie o udział w tworzeniu produktu krajowego brutto. Mamy najlepiej rozwiniętą gospodarkę, jeżeli idzie o przemysł. To jest powszechnie znana prawda, ale mamy też 44 wyższe uczelnie, wiele instytutów naukowo-badawczych o charakterze zwykle technicznym, inżynieryjnym. Mamy najlepszą w kraju infrastrukturę. Mamy najwięcej jednak również innowacyjnych przedsiębiorstw, najwięcej innowacji i wdrożeń. Tak ustalił Instytut Polskiej Akademii Nauk. Śląskie jest też najbardziej atrakcyjnym miejscem w kraju do inwestowania. Po raz szósty z rzędu Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, badając wszystkie polskie regiony, ustalił, że Śląskie przyciąga najbardziej. No ale tutaj, koleżanki i koledzy, trzeba postawić pewną małą kropkę, ponieważ nic nie jest dane raz na zawsze. Trzeba ciągle dbać o swoją pozycję na konkurencyjnym rynku, a ostatnio nic się nie wydarzyło. Nie można przecież spocząć na laurach, czas nie stoi w miejscu, natomiast rząd w gospodarce nic nie robi. W gospodarce premier Donald Tusk przechwalał się na naszym pierwszym Europejskim Kongresie Gospodarczym w 2009 roku, że rząd nie wydał ani złotówki na walkę z kryzysem. Do tej pory zresztą poręczenia kredytowe, gwarancje kredytowe nie zostały w żadnym stopniu wykorzystane. Polska stara się kryzys przeczekać. My, polska lewica, zawsze pamiętamy o pracobiorcach, ale tak się złożyło w historii najnowszej kraju, że to polska lewica musiała również na nowo uruchamiać gospodarkę. Tak było w latach 93-97, tak było w latach 2001-2005, kiedy po okresie kryzysu gospodarczego za pierwszym razem, a za drugim stagnacji gospodarczej, rządy lewicowe wyprowadzały kraj na prosto. W województwie śląskim było to szczególnie widoczne. Za pierwszych naszych rządów doszło do podpisania kontraktu regionalnego w 1995 roku za rządów Józefa Oleksego, w wyniku którego powstał m.in. Fundusz Górnośląski, który funkcjonuje i wspiera działania gospodarcze do tej pory. Rząd dał kapitał wyjściowy w wysokości 100 milionów złotych. Za tego samego rządu Ministerstwo Gospodarki, którego ministrem
którego szefem był wtedy Klemens Ścierski, a wiceministrem Jerzy Markowski, widoczny na tej sali, ministerstwo wystąpiło z koncepcją katowickiej specjalnej rozproszonej strefy ekonomicznej. Oczywiście był to projekt dla całego kraju, specjalne strefy ekonomiczne, które miały wywołać ruch inwestycyjny i budować nowe miejsca pracy. Ale w województwie śląskim ten eksperyment się najbardziej udał. Niedawno podsumowano 15 lat działalności katowickiej rozproszonej specjalnej strefy ekonomicznej. W ciągu 15 lat zainwestowano w tej strefie 17 miliardów złotych. Powstało wskutek tego 44 tysiące nowych miejsc pracy. Pod Gliwicami, czy w Gliwicach, w strefie Jastrzębsko-Żorskiej, w Zagłębiu, w Tychach, ale dzisiaj już w kilkudziesięciu punktach województwa śląskiego, bo ta strefa nadal się rozwija. Wtedy nie wiedzieliśmy, że będzie to jedna z nielicznych inicjatyw gospodarczych, która jest skierowana do województwa śląskiego. Za drugim razem rząd podjął dzieło uzdrowienia górnictwa węgla kamiennego. Spieraliśmy się. Była w planie likwidacja 4 kopalń. Obroniliśmy te kopalnie, ale rząd mimo to podjął również decyzję o oddłużeniu górnictwa na 18 miliardów złotych. Rząd zbudował program wspierający restrukturyzację kopalń węgla kamiennego poprzez budowę nowych miejsc pracy i na to wyłożył kolejne 100 milionów złotych. To były inicjatywy lewicowych rządów. Czy dzisiaj słyszymy o takich inicjatywach? Dzisiaj w województwie śląskim nie ma nowych inicjatyw gospodarczych. Dzisiaj rząd w sytuacji rosnącego bezrobocia ścina fundusz pracy do 47% ubiegłego roku, przeznaczony na aktywne formy zwalczania bezrobocia, między innymi na staże dla absolwentów, a 30% absolwentów, młodych ludzi w Polsce ma problemy ze znalezieniem pracy i często szuka jej za granicą. Na Śląsku został podjęty w latach 90. poważny program budowy autostrad i dróg ekspresowych, a również modernizacji linii kolejowych. Dzisiaj obawiamy się, że tempo modernizacji naszej infrastruktury spada. Dzisiaj martwimy się o to, że rząd zmienił harmonogram budowy dróg w Polsce i wskutek tego wypadła z planu autostrada A1 na kluczowym dla nas odcinku od lotniska w Pyrzowicach do Łodzi. To jest ta ziejąca dziura. Dzisiaj już wiemy na 100% na pewno, że na Euro 2012, tak jak planowano, tej drogi nie będzie. Wstrzymano również realizację S1 oraz S69 na 8-kilometrowym newralgicznym odcinku w okolicach Węgierskiej Górki. Bez tych 8 kilometrów ta trasa S69 ma ograniczone znaczenie. Wstrzymali niestety również Słowacy po drugiej stronie granicy. Rząd polski w tej sprawie nie interweniuje. Bardzo opóźniona jest modernizacja linii kolejowych. W skali kraju do tej pory wydano zaledwie 8% pieniędzy unijnych na modernizację infrastruktury kolejowej. Rząd polski wystąpił do Komisji Europejskiej, żeby przełożyć te pieniądze na drogi. Na razie nie ma zgody i raczej zgody nie będzie. To są opóźnienia z ostatnich kilku lat. Koleżanki i koledzy, co za to się dzieje w gospodarce? Inflacja przekroczyła 5%. Może dla tych, którzy pamiętają przełom lat 80. i 90. nie robi to wielkiego wrażenia, ale dla ludzi gorzej uposażonych ten wzrost cen i w konsekwencji wzrost kosztów utrzymania ma istotne znaczenie. Rząd Platformy Obywatelskiej zapowiadał obniżkę podatków.
Ja już nie pamiętam, przepraszam, nie chcę przypominać tych słynnych 3 razy 15. Pamiętam, ale nie warto już chyba przypominać. Ale rząd Platformy Obywatelskiej nie obniżył w ogóle podatków. Co zrobił? Podniósł VAT o 1% i konsekwentnie dochody budżetowe rosną również z uwagi na podwyżki akcyzy, z uwagi na rosnące generalnie ceny paliw mimo ostatniej drobnej obniżki. Rosną koszty utrzymania, rosną podatki, nie rosną płace. Płace w budżetówce wręcz zamrożono, w przemyśle, również w gospodarce generalnie one nie nadążają za ostatnią dosyć wysoko wycenioną inflacją. W naszym kluczowym, jeżeli idzie o przemysł, resorcie w górnictwie, podjęto natomiast dzieło prywatyzacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Podjęto w ten sposób, że środki z tej częściowej prywatyzacji mają zasilić budżet państwa, a nie spółkę. Śląskie górnictwo wymaga inwestycji. Śląskie górnictwo jest w dosyć przełomowym punkcie. Drugi rok z rzędu import węgla kamiennego przewyższa eksport. To jest nowa sytuacja. Pan minister Markowski może sięgnie głębiej pamięcią, czy pan profesor Gierek, ale ja takiej sytuacji nie pamiętam. Polska była poważnym eksporterem. Dzisiaj, żeby zabezpieczyć potrzeby polskiej gospodarki, więcej tego węgla kupujemy za granicą. Kto do tego doprowadził? Państwo wiedzą, zaniechano nowych inwestycji. Dzisiaj nieprzygotowane fronty wydobywcze powodują, że tego węgla wydobyć większej ilości nie można. Górnictwo wymaga konsolidacji i wymaga nakładów inwestycyjnych. Natomiast rewizji wymaga pakiet klimatyczny. Donald Tusk obudził się ostatnio w Brukseli i założył weto w sprawie nowych, daleko idących redukcji CO2. Trzeba było rozmawiać wcześniej. Ten pakiet, który przyjęto, który zobowiązuje Polskę do 2020 roku do redukcji 20%, już jest poważnym problemem. Może doprowadzić do znaczącego podniesienia kosztów w energetyce, a w konsekwencji energii dla odbiorców indywidualnych i dla gospodarki, i może doprowadzić do obniżki konkurencyjności polskiej gospodarki, a szerzej europejskiej gospodarki, bo tylko Unia Europejska podjęła zbawcze dzieło ratowania klimatu. Do tej pory są poważne wątpliwości wśród uczonych i spory, na ile działalność człowieka wpływa na klimat. Ale Europa na własną rękę, bez Stanów Zjednoczonych, bez Chin, bez Rosji, bez Indii, poważnych producentów stali, cementu, innych energochłonnych produktów, podejmuje dzieło ratowania klimatu w pojedynkę. To oczywiście, jeżeli by zrealizowano ten pakiet, o którym już postanowiono, można się spodziewać, że produkcja stali, cementu, no i nasza energetyka ucierpią bardzo poważnie, uciekną za wschodnią granicę producenci. A nasza energetyka wymaga ogromnych nakładów inwestycyjnych. O tym koledzy powiedzą szczegółowo w trakcie referowania poszczególnych tematów naszej konferencji. Rząd zobowiązał się również do dokończenia reformy samorządowej. Obiecał województwu śląskiemu ustawę aglomeracyjną. Do tej pory nie ma takiego projektu w Sejmie.
i już zapewne nie będzie. Aglomeracja górnośląska napotkała na pewne bariery w swoim rozwoju. Potrzebne są ramy prawne do koordynacji polityki rozwojowej, planowania przestrzennego, inwestycji tak, aby one się uzupełniały, a nie dublowały, zintegrowania systemu komunikacyjnego i z wielu innych powodów. To trzeba zrobić i my, jeżeli będziemy w parlamencie, będziemy o to zabiegać. Trzeba też dokończyć reformę na szczeblu regionalnym. My dzisiaj spotykamy się w tej historycznej sali Sejmu Śląskiego, która dzięki uprzejmości pana wojewody Łukaszczyka została wydzierżawiona samorządowi wojewódzkiemu. No ale samorząd powinien być na własnych śmieciach. I nie powinno być tak, że u pana wojewody w jednej części gmachu i w kilku innych budynkach pracuje 1000 ludzi i w samorządzie wojewódzkim pracuje 1000 ludzi w następnych kilku budynkach. Funkcje w dalszym ciągu się dublują. Trzeba ten model dopracować do końca. Model, w którym wojewoda reprezentuje rząd w terenie, sprawuje nadzór prawny, nadzoruje inspekcje i straże, ale nie dubluje zadań rozwojowych regionu. To marszałek i samorząd wojewódzki powinny być prawdziwymi gospodarzami regionu. A budżet własny województwa śląskiego w dalszym ciągu oscyluje wokół budżetu miasta Katowice, które liczy 300 tysięcy mieszkańców. To jest rzecz w dalszym ciągu do dokończenia. Co robią władze regionalne w tej sprawie? O tym nie wiemy. Robią niewiele. A co zrobiły w praktyce? W praktyce powołano koalicję Platformy Obywatelskiej Ruchu Autonomii Śląska, która wprowadziła nowe podziały w województwie śląskim. Ruch Autonomii Śląska, koalicjant Platformy Obywatelskiej, dzieli nasz region według starych kulturowych linii podziału. Każe się na nowo określać Zagłębiakom, Częstochowianom, Góralom Żywiecczyzny. Oni tą decyzję podjęli w 1998 roku, kiedy tworzono nowe województwa rządowo-samorządowe. Kiedy utworzono województwo śląskie, które z pewnymi problemami, ale integrowało się lat kilkanaście. Dzisiaj przypomina się stare podziały i próbuje wykreować nowy byt polityczno-administracyjny, autonomię górnośląską. Bez Częstochowy, bez Zagłębia, bez Żywiecczyzny. Za to z Opolszczyzną, która tego nie chce. Dzisiaj Ruch Autonomii Śląska, nie pamiętając o tym, że powstańcy na Górnym Śląsku walczyli o przyłączenie Górnego Śląska do Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, czci z okazji 90. rocznicy powstania wybuchu trzeciego powstania śląskiego wszystkich uczestników tych walk, a więc również formacje posiłkowe z głębi Niemiec, które walczyły o utrzymanie Śląska w ramach państwa niemieckiego. To jest rzecz nie do przyjęcia. My szanujemy kulturę śląską. Szanujemy język, czy jak to woli, gwarę górnośląską w 13 odmianach. Ale nie możemy pozwolić na to, żeby władze publiczne dzieliły samych Ślązaków, dzieliły mieszkańców regionu i budowały nowe bariery w stosunkach województwa śląskiego z resztą kraju. To jest polityka nieodpowiedzialna i na tą politykę się nie zgadzamy. Ta polityka nie przejdzie, ponieważ Ślązacy są ludźmi odpowiedzialnymi i mądrymi. Dlatego, że jesteśmy Ślązakami,
jesteśmy Polakami, bo jesteśmy Ślązakami, Zagłębiakami, Częstochowianami. Koleżanki i koledzy, zdrowie, edukacja, równy dostęp do usług zdrowotnych, równy dostęp do edukacji wszystkich szczebli. To są rzeczy w programie lewicowego ugrupowania oczywiste. Pozwólcie, że koleżanki i koledzy je omówią. Ja natomiast chciałem jeszcze podziękować w słowie wstępnym naszemu dzisiejszemu gościowi honorowemu. Gościmy dzisiaj Ryszarda Galisza, naszego wielkiego przyjaciela. Chciałbym w waszym i swoim własnym imieniu podziękować mu za tę trudną i odpowiedzialną pracę, którą wykonał, prowadząc komisję śledczą do spraw wyjaśnienia okoliczności śmierci Barbary Blidy. Dziękuję ci, Ryszardzie, z uwagi na pamięć naszej koleżanki, naszej przyjaciółki Basi Blidy, wielkiej Ślązaczki i człowieka lewicy, ale dziękuję ci również w imieniu tych, którym bliskie są ideały państwa prawa i wolności obywatelskich. Chciałbym wyrazić przekonanie, że po tej tragedii i po tym raporcie, który przygotowałeś, że już nigdy w naszej ojczyźnie aparat państwa nie wystąpi przeciw własnym obywatelom. Że to już będzie niemożliwe. Ryszard, bardzo ci serdecznie dziękuję. Koleżanki i koledzy, przed nami cztery wystąpienia koleżanek i kolegów, którzy przybliżą nam program Śląskie dla Polski. O bezpieczeństwie zdrowotnym powie Małgorzata Ochenduszko-Ludwik, radna Sejmiku Województwa Śląskiego. Następnie o wykształconym społeczeństwie profesor Tomasz Czakon. Do tematów gospodarczych wprowadzi nas Marian Jarosz, radny Sejmiku Województwa Śląskiego. O godnej pracy i płacy będzie mówił specjalista z tego zakresu, były dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, dzisiaj wiceprezydent Częstochowy, kolega Przemysław Koperski. Następnie przewidujemy wystąpienie Ryszarda Kalisza i debatę. Około 11:50 prawdopodobnie zarządzę przerwę. Dziękuję. To tyle na razie. Bardzo proszę o zabranie głosu Małgorzatę Ochenduszko-Ludwik. Jeżeli Małgorzata pozwolisz, jeszcze troszkę się zagapiłem, ale chciałem przywitać w naszym gronie kolegę, który ostatnio rzadko bywał z uwagi na problemy zdrowotne. Cieszę się, że je przezwyciężył. Witamy naszego przyjaciela Czesława Śledziaka. Proszę bardzo. Koleżanki i koledzy, mam do omówienia w krótkim czasie materię dość skomplikowaną, kosztochłonną i wielowątkową. Postaram się zmieścić w czasie, a rzecz dotyczy zdrowia. Wśród mnogości dziedzin, jakimi ma się obowiązek zająć władza publiczna, powinno być również kilka takich, które w sposób szczególny winno zasługiwać na uwagę. I takim priorytetem, zdaniem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, winno być zdrowie. My tu w województwie śląskim stawiamy na zdrowie. I nie tylko dlatego, że zdrowie obywateli to konstytucyjna powinność i odpowiedzialność władzy publicznej, o czym łaskawie przypominamy rządzącym, ale również z wielu innych powodów. Tutaj w województwie śląskim, przypomnę tylko, mamy sytuację dość specyficzną.
Mamy największe zagęszczenie ludzi, w związku z tym największe zagęszczenie publicznych placówek ochrony zdrowia, najwięcej łóżek szpitalnych, najwięcej lekarzy, etc. 50 marszałkowskich szpitali publicznych i 35 powiatowych. To są same publiczne, nie liczę niepublicznych. Taka jest specyfika naszego regionu. Przypominamy jako formacja, że to państwo odpowiada za bezpieczeństwo zdrowotne, to państwo odpowiada za finansowanie ochrony zdrowia i zgodnie z tym prawem nadrzędną zasadą jest równy dostęp do świadczeń, co od kilku lat w Polsce jest fikcją. A będzie, koleżanki i koledzy, jeszcze większą fikcją, jeśli odczujemy za jakieś dwa, góra trzy lata konsekwencje podpisanej niedawno ustawy o działalności leczniczej, umownie zwanej ustawą przekształceniową. Ja tylko przypomnę, że zgodnie z zapisami tej ustawy wszystkie szpitale publiczne, wszystkie przychodnie publiczne do 2013 roku winny być przekształcone w spółki. A jeśli samorządy tego nie zrobią, bo w ogromnej większości one są organami założycielskimi, to będą musiały co roku pokrywać straty. A o jakich kwotach my w ogóle mówimy? Może zamiast o stratach powiem o zobowiązaniach, bo one stanowią o istocie i kondycji tych placówek. Za 2010 rok tylko szpitale marszałkowskie miały 650 milionów złotych zobowiązań. Jeśli do tego dodamy zobowiązania publicznych, powiatowych czy miejskich szpitali, to mniej więcej mamy okrągły miliard zobowiązań za 2010 rok. Rząd mówi, przekształcajcie się, będziecie mieli lepiej organizacyjnie, finansowo. My państwo, my rząd pomożemy wam finansowo. Ale zapomina dodać, że na te przekształcenia i na te zobowiązania przeznacza 1 400 000 000 złotych w skali kraju. Przypominam, województwo śląskie zobowiązań około 1 000 000 000. Co nam pozostało? Pozostało samorządom tworzyć spółki już na starcie obciążone długami. I to jest kolejne piwo, jakie musi samorząd wypić za decyzję rządu. Sojusz Lewicy Demokratycznej tutaj w regionie od dawna mówi, że nie można poddawać systemu ochrony zdrowia mechanizmom rynkowym, że kondycja finansowa nie może być głównym i jedynym kryterium oceny szpitali. I dlatego mówimy stop takiej wymuszonej, obligatoryjnej komercjalizacji, bo to jest ryzyko likwidacji nierentownych, bo to spółka, choć bardzo potrzebnych oddziałów, a w konsekwencji jest to ryzyko upadłości szpitali. Nie da się już więcej oszczędzać w placówkach ochrony zdrowia. Ta granica już została przekroczona. Przyczyn trzeba szukać tej złej sytuacji gdzie indziej. Przyczyną podstawową jest niedofinansowanie systemu. Dlatego my jako Sojusz Lewicy Demokratycznej postulujemy zwiększenie poziomu finansowania ochrony zdrowia. Pierwsze podstawowe pytanie, jakie państwo mi zadacie, to skąd pieniądze? No, odpowiem pytaniami. Wystarcza nam na sfinansowanie dodatkowo od 3 lat generowanych 90 tysięcy etatów w administracji rządowej? Czy wystarcza nam na budowę wielkich stadionów, które z powodów swoich kosztów stają się wielkimi inwestycjami i które nie wiadomo jak sfinansować po zakończeniu euro? Czy wystarcza nam Orlik już teraz nie w każdym powiecie, ale w każdym mieście? Bo takie priorytety ma obecny rząd. No więc zmieńmy te priorytety państwa, uznając, że zdrowie jest ważniejsze od piłki nożnej. Teza, którą stawiamy tu w regionie, jest taka. Prywatna służba zdrowia nie może rozwijać się kosztem publicznej służby zdrowia. W polskim systemie ochrony zdrowia niepubliczne ZOZ-y od lat funkcjonują obok szpitali i placówek publicznych, co z założenia nie powinno szkodzić, a tylko wzbogacać ten zakres usług zdrowotnych. Ale problem powstał, kiedy te niepubliczne jednostki, których bardzo szybko przybywa i wojewoda je rejestruje, bo nie ma podstaw prawnych, żeby ich nie zarejestrować, zaczęły konkurować z publicznymi jednostkami o kontrakt. Ilość pieniędzy jest taka sama, mniej więcej, a ilość placówek rośnie. A jeszcze do tego dochodzi uprzywilejowana prawnie i finansowo pozycja niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Politycy Platformy Obywatelskiej mówią tak: okej, dajemy wam narzędzie, tę ustawę przekształceniową. I ta ustawa daje wam możliwość po przekształceniu w spółkę przyjmowania pacjentów komercyjnych, którzy z własnych pieniędzy zapłacą za badanie USG, mamografię, rezonans. I to miała być ta nagroda za odwagę, za możliwość dodatkowej kasy do tych jednostek. Otóż okazało się, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego mówi tak: stop. Wszystkie szpitale i wszystkie przychodnie, które za pieniądze unijne wyremontowały swoje placówki, które za pieniądze unijne kupiły sprzęt medyczny, nie będą mogły w przeciągu 5 lat przyjmować komercyjnych pacjentów. Bo to pomoc publiczna, bo to złamanie unijnego prawa, bo to w końcu ryzyko zwrotu dotacji. A to są ogromne pieniądze, bo w skali kraju dotyczy to 30% ZOZ-ów, a skala pieniędzy to około 3 miliardów na dziś i cały czas rośnie. Dlatego Sojusz Lewicy mówi: szpitale służą dobru wspólnemu, muszą więc zachować swój publiczny, niekomercyjny charakter. I kolejny wątek: kompleksowa opieka nad pacjentem i jego rodziną. Dziś stwierdzamy, że w tej formie, w której działa teraz, instytucja lekarza rodzinnego się nie sprawdziła. To są jednostki w 90% w skali kraju niepubliczne, rozproszone, nie podlegające żadnej publicznej, samorządowej ani jakiejkolwiek innej kontroli. I co postuluje Sojusz Lewicy Demokratycznej? Współpracujące w skali jednego obszaru, jednej jednostki samorządowej, placówki, utworzą takie centra opieki nad rodziną, gdzie pacjentów przyjmowałby internista, pediatra, stomatolog. Przez całą dobę, również w niedzielę i święta, dostępny byłby tak zwany lekarz ogólny. Teraz osoby, i to jest zasada, która wprowadzona została przez Narodowy Fundusz Zdrowia niedawno, osoby, które nagle zachorują w niedzielę, w święta, muszą jechać do szpitala, prawda? Ja już pomijam dyskomfort pacjenta, odległość, ale to generuje to, o czym mówi Platforma Obywatelska. Ogromne koszty dla Izby Przyjęć. W związku z tym Sojusz Lewicy Demokratycznej proponuje stworzyć taki system kompleksowej opieki nad całą rodziną. Te centra to będą takie miejsca, w których udzielane będą świadczenia medyczne kompleksowo oraz oferowane również wsparcie takie psychologiczne, socjalne trzem pokoleniom: dzieciakom, rodzicom i dziadkom. I to, co się wiąże z tym, opieka nad dziećmi i młodzieżą. Wracamy do tego, co było dobre, a co zostało zaniechane. Higienistka, lekarz i stomatolog w każdej szkole. Stać nas na utrzymywanie katechetów w szkołach, to tym bardziej stać nas powinno być na opiekę zdrowotną. A jeśli nas nie stać na te obie formy jako państwa, to dokonajmy wyboru. Sojusz Lewicy Demokratycznej takiego wyboru dokonał. Dlatego wzmocnimy nadzór nad zdrowiem dzieciaków i młodzieży i to jest nasz kolejny priorytet. Szanowni Państwo, lekarstwa to nie jest zwykły towar. Ta polityka lekowa krąży nad nami w medialnej i publicznej dyskusji już od lat. Nasze polskie wydatki, naszych pacjentów, ponoszone z naszych prywatnych kieszeni, są najwyższe w Europie. W nowej ustawie o refundacji leków Platforma Obywatelska wprowadza już tak zwane leki, ceny urzędowe na leki. To oznacza koniec promocji dla pacjentów, bo one nie mogą być wyższe, niższe. Są na poziomie konst. Koniec promocji, dzięki którym można było kupić leki za przysłowiową złotówkę. Wraca więc problem i ogromny dylemat osób gorzej uposażonych, czy zrealizować receptę, czy zapłacić za przysłowiowy czynsz. Dlatego Sojusz Lewicy Demokratycznej proponuje: wprowadzimy maksymalny roczny limit wydatków na leki, po przekroczeniu którego każdy pacjent na podstawie przedstawionych rachunków będzie miał prawo o ubieganie się o zwrot pieniędzy wydanych na te leki. I ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć. Rzecz również szalenie kosztochłonna, ale niezbędna. Nowoczesne metody leczenia, które coraz częściej bywają tylko dla wybranych. Polska nie może pozostawać w tyle, a polski pacjent na pewno zasługuje na najnowocześniejsze metody leczenia. Ale to też jest kwestia wyboru.
priorytetów w skali mniejszej. Czy chcemy mieć przysłowiowego orlika? Proszę mi wybaczyć, jestem kobietą, więc, a to jest sztandarowe hasło Platformy Obywatelskiej. Czy chcemy mieć przysłowiowego orlika w swoim mieście? Czy chcemy doposażyć w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny swój własny szpital? Ja mam nadzieję, że te priorytety państwa w przyszłym rządzie nie będą zależeć od prywatnego hobby premiera. Reasumując, koleżanki i koledzy, w tych szeroko pojętych zmianach w ochronie zdrowia zwiększymy poziom finansowania tego sektora. Zapewnimy równe prawa wszystkim placówkom. Zatrzymamy prawnie przymus komercjalizacji wszystkich placówek ochrony zdrowia. Zapewnimy opiekę zdrowotną w każdej szkole z lekarzem, pielęgniarką i stomatologiem. Wprowadzimy granicę rocznego limitu wydatków na leki i postawimy na nowe technologie. Ja tylko przypomnę o czymś, co już się stało, szczegóły wszystkie, bo ja się tylko prześlizgnęłam po problemach. Znajdziecie państwo w naszej SLD-owskiej broszurze nazwanej Zdrowie to nie towar, szpital to nie fabryka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Małgosi i proszę o zabranie głosu profesora Tomasza Czekona. Szanowni państwo, przypadł mi w udziale trud przedstawienia rzeczy dla mnie dość oczywistej, myślę, że dla państwa także, i przez to bardzo trudnej do przedstawienia, mianowicie problem społeczeństwa wiedzy, wagi, jaką Sojusz przywiązuje do idei społeczeństwa wiedzy. I proszę wobec tego wybaczyć, że tutaj pewne rzeczy będę pomijał, bo sądzę, że one są właśnie tak oczywiste, że byłoby wstydem, gdybym pewne rzeczy tutaj musiał mówić. Tym bardziej, że niektóre sprawy są przedstawione w materiale, który państwo otrzymaliście i mam nadzieję, że to będzie łatwo można wyczytać. Wiedza jest nie od dzisiaj sprawą ważną, ważną dla ludzi rzecz jasna, ponieważ wiedza decyduje o tym, kim jesteśmy. Decyduje także o tym, w jakim społeczeństwie żyjemy. A od pewnego czasu okazuje się także, że tworzy się, buduje się społeczeństwo wiedzy, czy też społeczeństwo informatyczne, czy gospodarka wiedzy. Tutaj są nazwy zamiennie w dużym stopniu używane. Znaczy, konstruuje się takie społeczeństwo, w którym tak kiedyś twierdzi się, przemysł, w tym przemysł ciężki, był źródłem rozwoju gospodarki i źródłem rozwoju społecznego. Tak dzisiaj właśnie wiedza ma taki charakter. Bo to właśnie wiedza buduje społeczeństwo mobilne, społeczeństwo innowacyjne, społeczeństwo, które jest w stanie odpowiedzieć na wyzwania współczesności. Dla lewicy społeczeństwo wiedzy jest ideą atrakcyjną z wielu powodów. Także z tych, o których już wspomniałem, a więc takich, że lewica zawsze wspierała te działania, te zjawiska społeczne, które sprzyjały przekształceniom społecznym. Ale w szczególności dla lewicy społeczeństwo wiedzy jest atrakcyjne, ponieważ jest szansą, jest narzędziem także budowy lepszego, bardziej egalitarnego społeczeństwa. I w tej sytuacji trzeba zapytać siebie, i to właśnie czynimy w tym materiale, jakie są szanse takiego społeczeństwa w Polsce, jakie są bariery takiego społeczeństwa w Polsce. I wymieniamy tam kilka zasadniczych barier, poczynając od barier typu międzynarodowego, czy też ponadnarodowego, związanego z funkcjonowaniem Unii Europejskiej. Mianowicie stwierdzamy, że tak zwana strategia lizbońska nie jest faktycznie w Unii Europejskiej realizowana.
Ta strategia została przyjęta w 2000 roku i miała sprzyjać budowie społeczeństwa innowacyjnego, społeczeństwa równych szans, ludzi równych szans, społeczeństwa nowoczesnego. Ta strategia faktycznie nie jest realizowana. Także w Polsce mamy pewne wewnętrzne, wewnątrzkrajowe bariery, bardzo liczne. Tylko o kilku chcę tutaj wspomnieć, aby zmieścić się w czasie. Mianowicie nakłady na naukę w Polsce należą do jednych z najniższych w Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej, przepraszam. Także typ gospodarki, który w Polsce się tworzy, takiej gospodarki, która nastawiona jest w dużym stopniu na powielanie produktów gdzieś już opracowanych, gdzieś zainicjowanych, no powoduje, że ten typ gospodarki nie widzi potrzeby innowacji, nie ma zapotrzebowania na innowacje przygotowywane przez ośrodki naukowe. A więc to jest jedna poważna bariera, czyli brak nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe. Istnieją także liczne bariery, jeśli chodzi o edukację. Wprawdzie te ostatnie reformy przyniosły pewne rezultaty pozytywne, choćby takie, że w różnych rankingach międzynarodowych uczniowie polskich szkół uzyskują dość przyzwoite i coraz lepsze rezultaty, ale jednocześnie są pewne rzeczy bardzo niepokojące, zaskakujące wręcz, że na przykład w Polsce, badania też o tym informują, jest jeden z najniższych odsetków ludzi czytających. Nasi sąsiedzi w znacznie większym stopniu czytają, czy też przyznają się do tego, że nie czytają. W Czechach, o ile pamiętam, tylko 17% respondentów przyznaje się, że nie czyta, cokolwiek się okazuje. Natomiast w Polsce takich ludzi jest 54 czy 6%. A więc to jest jedna z ważnych barier społeczeństwa wiedzy. Inną barierą w tym obszarze to są te, które dotyczą właśnie barier szans dostępu do edukacji w Polsce. No, okazuje się bowiem, że w Polsce istnieją liczne bariery. W szczególności wskazuje się na to, że takimi najpoważniejszymi barierami to są te, które są między miejscem zamieszkania na wsi i w mieście. A jeśli chodzi o system edukacji, to taką barierą jest granica między szkołą, między gimnazjum i szkołami ponadgimnazjalnymi, a także później między szkołami wyższymi, publicznymi i niepublicznymi. Tutaj istnieją wyraźne bariery, które powodują, że te grupy ludzi, którzy są najbardziej pokrzywdzeni w Polsce ze względu na właśnie szanse edukacyjne, mają najmniejsze możliwości osiągnięcia wiedzy wysokiej jakości. Wiedzy, która pozwoli im zaistnieć na rynku pracy. I ostatnia bariera, o której chcę tutaj wspomnieć, nie wspominając o innych, już bardziej szczegółowych, to jest ta, która dotyczy tego, że w Polsce, a chyba niestety także w niektórych innych krajach, takich jak Hiszpania choćby, pojawiły się bariery dotyczące funkcjonowania tak zwanego społeczeństwa merytokratycznego, czyli takiego, które daje szansę osiągnięcia najlepszych pozycji w społeczeństwie ludziom posiadającym kompetencje, posiadającym wiedzę. W Polsce, o czym tutaj już przewodniczący wspomniał kilkanaście minut temu, w Polsce odsetek ludzi z wyższym wykształceniem, absolwentów, którzy nie mają pracy, należy do jednych z wyższych w Europie, bo około 30%. Są tutaj różne okoliczności, które powodują, że taka jest sytuacja, ale między innymi specjaliści stwierdzają, że wiąże się to z tym, że właśnie struktura społeczna w Polsce jest taka, która uniemożliwia wchłonięcie tych kolejnych roczników ludzi wykształconych. Zresztą okazuje się nie tylko wykształconych na poziomie najwyższym, wyższym, ale także absolwentów niższych szczebli nauczania. Te bariery, o których tutaj wspomniałem, są dla nas oczywistym zaleceniem
dotyczącym tego, co Sojusz powinien czynić. A więc przede wszystkim powinien likwidować te bariery, o których wspomniałem. I tu w szczególności chodzi o to, żeby strategia lizbońska była realizowana, żeby nakłady na naukę, innowacje były przynajmniej podobne, porównywalne do średnich w Unii Europejskiej, aby gospodarka potrzebowała innowacji, aby te bariery w oświacie uległy likwidacji i aby struktura społeczna była bardziej otwarta. Bo tutaj na koniec wspomnę, że o ile powiedzmy w Szwecji grupa ludzi, która nazywana jest specjalistami, czy też profesjonalistami, grupa ludzi, no, w potocznym języku, tworzących klasę średnią, tam wynosi około 30%, to u nas to jest około 11%, co rzecz jasna powoduje, że ludzie wykształceni, ludzie posiadający kompetencje nie mają tych szans. I to jest taka syntetyczna formuła, co Sojusz powinien zmieniać. Powinien zmieniać owe bariery, żeby dać nam szansę jako społeczeństwu i żeby dać szansę obywatelom Polski, aby dać szansę przyszłym pokoleniom, które w świetle tego, co tutaj zarysowałem, no ich szanse są dość pesymistyczne. Ale sądzę, że nie należy w taki pesymistyczny sposób kończyć tego wystąpienia, dlatego właśnie sformułuję taką nadzieję, że mam nadzieję, iż te wybory spowodują, iż nasi kandydaci uzyskają znaczące poparcie, na tyle znaczące, że te priorytety, dzięki którym w Polsce rzeczywiście pojawi się społeczeństwo wiedzy, będą urzeczywistnione. Dziękuję. Serdecznie dziękuję koledze profesorowi Tomkowi Czakonowi. Proszę o zabranie głosu kolegi Mariana Jarosza, Innowacyjna Gospodarka. Koleżanki i koledzy, Szanowni Państwo, pierwsza uwaga to jest taka, że mówiąc nieskromnie, to jest dobry materiał, który Państwo macie przed sobą i sądzę, że on nam będzie bardzo pomocny w trakcie kampanii, jak i również w dyskusji z oponentami politycznymi. Szanowni Państwo, w ostatnim tygodniku Polityka pan redaktor Janicki i Władyka napisali taki artykuł na temat funkcjonowania rządu Donalda Tuska i określili to tak, cytuję. Tuksizm zapewnia sporo bezpieczeństwa i powolny wzrost, ale nie gwarantuje innowacyjności i cywilizacyjnego skoku. No, nic dodać, nic ująć, bo też nie ma określonej jasno nam wizji naszego państwa. Jeżeli wizją naszego państwa jest to, aby utrzymać władzę, no to jest dosyć interesująca wizja, ale z rozwojem państwa to nie ma wiele wspólnego. A zatem niech Sojusz Lewicy Demokratycznej zaproponuje kierunek rozwoju Polski otwarty na innowacje, na nowoczesną gospodarkę, ale też na socjalny podział owoców tej gospodarki. Kiedyś klasyk siedzący tu widza mnie, Jurek Markowski, pytał się tak, czy jest alternatywą gospodarka ta, którą mamy? Jest. Jest to gospodarka innowacyjna, oparta na wiedzy, oparta na współpracy gospodarki z nauką. Chciałoby się, aby właśnie innowacja była tym okrętem flagowym Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Nieprzypadkowo Grzegorz Napieralski kilka lat starał się o to, aby stworzyć przede wszystkim Komisję Sejmową do spraw innowacji i nowoczesnych technologii. Udało się to po 3 latach. To znaczy, że jesteśmy w stanie tego typu działania w naszym programie zawrzeć. Polska gospodarka potrzebuje ścisłej współpracy nauki i biznesu. Mówi tu przed chwilą o tym Tomek. A przedsiębiorców należy zachęcać do wykorzystania potencjału naukowego polskich uczelni, naukowców do komercjalizacji swoich dokonań. Wspomniał pan przewodniczący na początku, że
Z inicjatywy naszych rządów powstały między innymi parki technologiczne, specjalne strefy ekonomiczne. I właśnie dzisiaj te parki naukowo-technologiczne, przemysłowe, inkubatory przedsiębiorczości, specjalne strefy ekonomiczne są coraz sprawniejszymi instrumentami innowacyjności. Proponujemy zatem, aby funkcjonowanie tych specjalnych stref ekonomicznych nieco przekształcić, nieco zmodyfikować, aby powstały tak zwane clusteringi, czyli skupienie inwestorów działających w tych samych branżach, ale powiązanych z otoczeniem, z firmami i uczelniami, firmami badawczo-rozwojowymi i wyższymi uczelniami. Tak mogą powstawać innowacyjne firmy. Bez rzetelnych badań naukowych oraz opinii ekspertów trudno mówić o racjonalnym planowaniu kierunku rozwoju. A przykładem tego, że można to robić, niech będzie fakt, że to w województwie śląskim w 2003 roku, wtedy kiedy marszałkiem województwa śląskiego był tutaj siedzący Michał Czarski, opracowaliśmy i uchwaliliśmy regionalną strategię innowacji. Pierwszą tego typu dokument w Polsce. Ten dokument był wydyskutowany przez ponad 600 osób z różnych branż, wyższych uczelni, instytucji wsparcia biznesu, samorządu i został opracowany wedle metodologii zgodnej z wymogami Komisji Europejskiej. Ta regionalna strategia innowacji zakłada osiągnięcie postępu technologicznego poprzez efektywne wykorzystanie wiedzy, doświadczenia technologiczne, wzornictwo przemysłowe, projektowanie użytkowe, źródła finansowania i park przemysłowy, a zarazem jest to bardzo szeroki spektrum. Bo być innowacyjnym, tak jak nam to przyświecało w tej strategii, być innowacyjnym to więcej niż hasło, to jest sposób na życie. Sojusz Lewicy Demokratycznej postuluje w związku z tym opracowanie i wdrożenie Narodowej Strategii Innowacji Polska 2020. Projekt ten to jedno z ważniejszych zadań na przyszłą kadencję Sejmu. Lewica podkreśla znaczenie działań o charakterze systemowym. Dla realizacji tego celu konieczne jest podniesienie nakładów na naukę i badania naukowe z obecnych 0,6% PKB do około 1,9% w roku 2015, bo owe 0,6% to jest w tej chwili szary koniec Europy, to jest haniebne. Aktualnie nakłady na naukę, na postęp w Unii Europejskiej wynoszą około niecałe 2%. I to jest też bardzo nisko w stosunku do Stanów Zjednoczonych, Japonii czy nawet Chin. A zatem te nasze 0,6% to jest po prostu wstyd. A zatem już od przyszłego roku powinniśmy zrobić wszystko, żeby przynajmniej co roku 0,3% PKB było przeznaczonych na badania naukowe, na naukę. Szanowni Państwo, w czasie konferencji w Jastrzębiu na temat gospodarki były poruszone wiele wątków. Węgiel. Musimy o tym mówić, dlatego że jesteśmy w tym województwie i ten węgiel u nas tu jest. Tradycyjne surowce energetyczne, takie jak węgiel właśnie kamienny, gaz ziemny, czy też gaz łupkowy, jako paliwa nieodnawialne są i przez najbliższych kilkadziesiąt lat pozostaną podstawą bezpieczeństwa energetycznego. Ale w przyszłości surowce te powinny stać się rezerwą i zabezpieczeniem dla sprawnego przejścia od wielkiej energetyki do modelu energetyki obywatelskiej, rozproszonej, opartej również na źródłach odnawialnych. My ten węgiel mamy, umiemy go wydobywać. Szansą są zatem czyste technologie węglowe oparte na m.in. chemicznej przeróbce węgla. Prace badawcze nad ich zastosowaniem są mocno zaawansowane, a niektóre gotowe do wdrożenia. Sojusz Lewicy Demokratycznej stoi na stanowisku, że bez realizacji pilotażowych instalacji nie będzie możliwy rozwój czystych technologii. Opowiadamy się zatem za systemem gwarancji finansowych dla nowych inwestycji w energetyce węglowej. Przykładem udanej restrukturyzacji związanej z górnictwem są przykłady dwóch grup producentów maszyn górniczych. Myślę tutaj o Kopeksie i Famurze, które są liderami, światowymi liderami we wdrażaniu innowacji z powodzenia, konkurują na globalnych rynkach. Mapa drogowa dla polskiego węgla to jest propozycja Sojuszu Lewicy Demokratycznej na najbliższy okres czasu.
energetyka. Szanowni Państwo, po katastrofie elektrowni w Czarnobylu i ostatnio problemach z katastrofą w Fukushimie w Japonii nie jest już możliwa budowa energetyki jądrowej w Polsce bez akceptacji społecznej. Sojusz Lewicy Demokratycznej proponuje przeprowadzenie w tej sprawie publicznej debaty, a następnie referendum w tej sprawie. Priorytetowym zadaniem polskiego rządu obecnego i przyszłego, którego sojusz będzie wspierał, jest rewizja pakietu klimatycznego proponowane przez Unię Europejską. Wspomniał o tym pan przewodniczący Zaborowski. Lewica proponuje również przyjęcie programu agroenergetyki na opracowanie i szybkie wdrożenie koncepcji wykorzystania nadwyżek terenów uprawnych w rolnictwie oraz nieużytków pod uprawę roślin energetycznych. Ale również alternatywą mogą być energia słoneczna, wnętrza ziemi, geotermia, pompy ciepła, solary i tak dalej. A przykładem wdrożenia tego typu działań jest tak zwany pasywny budynek w Katowicach na terenie tak zwanego technoparku w Ligocie. Proszę Państwa, około 70% polskich elektrowni i sieci przesyłowych jest w złym stanie. Są przestarzałe, mało efektywne. Redukcja strat przesyłowych z obecnych średnio około 15% w liniach dystrybucyjnych do standardowego poziomu 5% da około 3400 MW nowych mocy, czyli pozwoli uniknąć na przykład budowy i finansowania dwóch elektrowni jądrowych 2x1700. Tylko poprawa w zakresie sprawności linii przesyłowych. Szanowni Państwo, elementem naszej gospodarki są również małe i średnie przedsiębiorstwa. Chciałem tu podać kilka cyfr. W Polsce jest zarejestrowanych, to są dane z rocznika statystycznego aktualnego. W Polsce jest w tej chwili zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej około 4 milionów. 3 miliony 913 tysięcy. Osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą, jest prawie 3 miliony, 2 miliony 904, czyli 75% podmiotów gospodarki narodowej to są działania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Te dane dotyczące województwa śląskiego dokładnie są podobne. Jest zarejestrowanych, mamy 450 tysięcy podmiotów oraz 342 tysiące to są podmioty osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Dla tych ludzi Sojusz Lewicy Demokratycznej musi mieć propozycję programową. Opowiadam się zatem za wprowadzeniem systemu zachęt prawnych, ekonomicznych, infrastrukturalnych dla tworzenia nowych miejsc pracy przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Należy również, skoro mamy dbać również o gospodarkę, wzmocnić pozycję przedsiębiorcy wobec organów administracji na każdym szczeblu oraz ustawowe włączenie samorządu gospodarczego do procedury obligatoryjnych konsultacji aktów prawnych z zakresu gospodarki. Opowiadam się również za zwiększeniem udziału spółdzielczości w życiu społecznym i gospodarczym, zwłaszcza spółdzielczości oraz banków spółdzielczych. Szanowni Państwo, tak jak to powiedziałem w Jastrzębiu, tezy spółdzielczości nie wiszą w Moskwie, tezy spółdzielczości wiszą w Manchesterze. Ten ruch powstał ponad 120 lat temu. Państwa, które dbają między innymi o tę formę działalności gospodarczej, jaką jest spółdzielczość, odnoszą całkiem przyzwoite sukcesy. Szwecja, Hiszpania, Szwajcaria. A zatem również dla tych niby to małych podmiotów gospodarczych proponujemy rozwiązania, które powinny być konstruktywne. Dziękuję za uwagę. Dziękuję koledze Marianowi Jaroszowi. I proszę o zabranie głosu Przemka Popolskiego. Witam serdecznie koleżanki i kolegów. Szanowni Państwo, jadąc dzisiaj na konferencję, zastanawiałem się, od czego zacząć. Pewnie każdy z prelegentów ma taki moment, wybierając się na takie spotkanie, od czego zacząć, czym zainteresować. Najpierw pomyślałem, że może jakaś historia z mojego własnego życia. Dobrze się ją sprzedaje, dobrze ją wtedy też czuję.
W końcu byłem i osobą bezrobotną, i dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy, więc o rynku pracy można powiedzieć wiem wiele, bo doświadczyłem i tych dobrych stron, i tych złych stron na własnej skórze. Ale wydaje się, że na dłuższą metę opowieść o mnie jest dobra dla mojej rodziny, a nie dla tak szanownego audytorium. Pomyślałem, że może przytoczę fragment z jednej z ostatnich wydań Polityki. Marian też wspominał ostatnio o ostatnim numerze. 3 tygodnie temu ukazał się ciekawy artykuł, wywiad z jednym z dyrektorów powiatowych urzędów pracy, dyrektorem z Nysy, panem Kordianem, który twierdzi, że to, czy istnieją urzędy pracy, czy nie istnieją, nie ma żadnego znaczenia dla rynku pracy i dla jego funkcjonowania. Nie zgadzam się z tym twierdzeniem i myślałem, żeby od tego zacząć i poprowadzić dalej wątek, przejść do naszych tez zawartych w programie. Ale na dłuższą metę też się wydaje to mało interesujące. Myślę, że najciekawsze będzie powrócenie do tych pytań, które postawiliśmy sobie kilka tygodni temu na konferencji w Bielsku-Białej, podczas której poruszaliśmy kwestie związane z rynkiem pracy, z godną pracą, z godną płacą. Chciałbym postawić 3 pytania, a właściwie 4. Pierwsze pytanie to są pytania, które stawialiśmy sobie właśnie kilka tygodni temu w Bielsku-Białej. Czy obecny system otoczenia rynku pracy, instytucjonalnego otoczenia rynku pracy, tego publicznego, prywatnego, tego pozarządowego, właściwie działa? Czy spełnia swoje funkcje? Czy prawidłowo jest finansowany? Czy w naszej rzeczywistości, tutaj na Śląsku, dobrym rozwiązaniem jest, gdy każde miasto ma swój własny urząd pracy, kiedy mamy kilkanaście niezależnych polityk rynku pracy prowadzonych osobno w Bytomiu, osobno w Katowicach, osobno w Siemianowicach Śląskich. Widzimy, jakie efekty osiągają poszczególne miasta. W Katowicach stopa bezrobocia kilkuprocentowa, a w miastach, które z nimi sąsiadują, kilkunastoprocentowa. Można byłoby się pokusić nawet o stwierdzenie, że to jest wypadkową pewnej polityki i to polityki przez duże P, bo nie wiem, czy państwo wiecie, gdzie mamy najwyższą stopę bezrobocia w województwie śląskim, w jakim powiecie. A może inaczej, przez kogo rządzonym powiecie. W powiecie rządzonym przez Platformę Obywatelską to jest powiat myszkowski, 20% bezrobocie. Więc faktycznie polityka przez duże P i ta polityka ma wpływ również na funkcjonowanie rynku pracy. I szanowni państwo, pytanie, które zadawaliśmy sobie na samym końcu, w czasie konferencji w Bielsku-Białej. Czy praca ma być celem samym w sobie? I dla tych, którzy ją na dzień dzisiejszy posiadają, i dla tych, którzy jej poszukują, i dla tych, którzy tak naprawdę szykują się, żeby tą pracę dopiero za kilka lat rozpocząć. Czy ona ma być celem samym w sobie? Czy tylko i wyłącznie instrumentem do osiągania pewnych celów? Czy posiadanie pracy jest tak ogromną wartością, że warto dla niej zaprzepaścić czas wolny, rodzinę, przyjaciół? Wydaje nam się, i my jako ludzie lewicy powinniśmy do tego dążyć, żeby praca była tylko i wyłącznie instrumentem. Instrumentem do tego, żebyśmy mogli zapewniać nie tylko i realizować nie tylko podstawowe potrzeby, ale również te wyższego rzędu. Żebyśmy mieli czas na wypoczynek, żebyśmy mieli czas na to, żeby wysłać nasze dzieci na wakacje, żeby skorzystać z nimi z ofert, które przygotowują nam miasta, jednostki kultury. Ostatnie pytanie, które w dniu dzisiejszym chciałbym zadać, to jest pytanie tak naprawdę do tutaj siedzących, do nas wszystkich, chociaż tak naprawdę do siedzących również na podobnych salach, może nie w dniu dzisiejszym, ale w całej Polsce. Ale o tym na samym końcu. Próbą odpowiedzi na te pytania jest program, który państwo otrzymaliście. Chcemy, żeby program rozwoju kraju uwzględniał konieczność wyrównywania szans wchodzącego w życie zawodowe i społeczne przede wszystkim młodego pokolenia. Powinien być celem polskiej lewicy. Program tworzony ze świadomością, że najważniejszym zbiorowym dążeniem tej generacji jest awans społeczny, który otwiera nowe szanse edukacyjne, ekonomiczne, społeczne i polityczny. Druga rzecz, o której tak naprawdę mówimy już od wielu lat. Ja pamiętam, przecież sam szykowałem z grupą
kolegów, koleżanek uchwałę, chyba to był 2005 albo 2004 rok, uchwałę Rady Krajowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej, gdzie zobowiązywaliśmy nasze władze krajowe, żeby wprowadzić w końcu powiązanie płacy minimalnej ze średnim wynagrodzeniem. Tak, żeby ta płaca minimalna wynosiła co najmniej 50% średniego wynagrodzenia. To jest o tyle ważne, Szanowni Państwo, że te środki finansowe nie będą transferowane. Oprócz tych wszystkich rzeczy, o których powiedziałem na początku, nie będą transferowane na zewnątrz. No nie może być tak, że płaca minimalna tak naprawdę w dniu dzisiejszym przy całej aktywności osób wynosi tyle, ile często zasiłek dla osób, które tej pracy nie podejmują. Szanowni Państwo, z mojego własnego doświadczenia wiem, że często osoby odmawiają zatrudnienia publicznym służbom zatrudnienia, ponieważ pomoc społeczna dostarcza świadczeń często wyższych niż płaca minimalna. Zapisaliśmy, że pogłębiające rozwarstwienie społeczeństwa pod względem dochodowym prowadzi do większych obciążeń finansowych służb społecznych, samorządów tak naprawdę. Podniesienie płacy minimalnej do poziomu połowy średniej krajowej, by wynagrodzenie sprzyjało poprawie jakości pracy i nie powodowało zjawiska ucieczki na zasiłek. Ale tak naprawdę, żeby dzięki tym ruchom można było mówić w końcu przy nawet najniższych wynagrodzeniach o godnej płacy i godnej pracy. Trzeci element to proponujemy przywrócenie pełnego wykorzystania Funduszu Pracy, którego środki pochodzą ze składek pracodawców i powinny być maksymalnie wykorzystane do aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy. No niedopuszczalne jest używanie tego funduszu do łatania dziury budżetowej, co ma miejsce w dniu dzisiejszym. Mamy kilka miliardów złotych zgromadzonych na Funduszu Pracy, których na dzień dzisiejszy minister Rostowski nie uruchamia. Minister Fedak nie uruchamiają tych środków finansowych, a bezrobocie, Szanowni Państwo, 2 miliony osób, 200 tysięcy w województwie śląskim. Mówi się o tym, że bezrobocie spada, ale tak naprawdę zatrudnienie wcale nie rośnie. Więc to jest, to co się dzieje, to jest karmienie nas pewnymi statystykami, które nie mają wiele wspólnego z rzeczywistym obrazem polskiego rynku pracy. Chcielibyśmy również zaproponować reorganizację publicznych służb zatrudnienia. Może wariant czeski, gdzie miejskie ośrodki pomocy społecznej i powiatowe urzędy pracy tworzą jeden organizm. Może stworzenie aglomeracyjnego urzędu pracy tutaj, przynajmniej na naszym terenie. Myślę, że warto się nad tym pochylić, żeby powiatowe urzędy pracy, miejskie ośrodki pomocy społecznej mogły efektywnie realizować swoje zadania. Bo jeżeli nawet dyrektorzy powiatowych urzędów pracy mówią, że niczego nie wnoszą, to chyba warto, żeby politycy się nad tym pochylili. Chciałbym na samym końcu zaprosić Państwa oczywiście do przeczytania szczegółowego naszych propozycji programowych. Chciałbym serdecznie podziękować koledze Moskwie, koledze Sikorskiemu i Machnikowi za to, że aktywnie włączyli się w tworzenie tych propozycji programowych na konferencji w Bielsku-Białej. I ostatnie pytanie, o którym mówiłem na początku, a które chciałbym Państwu w tej chwili zadać. Czy my jesteśmy gotowi, żeby ten program zrealizować? Każdy z nas powinien gdzieś tam głęboko w siebie zajrzeć, czy jesteśmy gotowi, żeby ten program zrealizować, Szanowni Państwo. Powinniśmy go zrealizować w 100%. Takie założenie powinniśmy w dniu dzisiejszym przyjąć. A dlaczego? Szanowni Państwo, żeby wylądować na Księżycu, należy mierzyć Słońce. Żeby zrealizować przynajmniej część tych programów, część tego programu, który tutaj zapisaliśmy, musimy przyjąć takie założenie, że będziemy go realizować w 100%. Jeżeli nam się uda wtedy w 50, w 60, w 70, to będzie ogromny sukces. Ale jeżeli na starcie założymy, że ten program zrealizujemy w 50%, to go zrealizujemy w 25% albo w 15%. Więc bardzo Was proszę, zróbmy wszystko, żeby ten program zrealizować w 100%. Bardzo